Yo, 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 witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, a to jest oczywiście Faktornia. Nie zapomniałem o tej grze. Nie, nie, nie. Ona mnie bardzo wciągnęła, powiem wam szczerze, i sporo czasu przed nagraniami grałem w nią. Oglądam troszeczkę z poradników i innych rzeczy, żeby mi tutaj pomogły w tej grze. I moi drodzy, co się stało? Co się stało, bo zaczynamy tutaj od nowa. No to troszeczkę już wystartowałem. Takie podstawy zrobiłem, żeby nie było całkowicie od nowa. A co się stało? A przez moją głupotę, niedopatrzenie miałem zaznaczoną opcję tak zwaną pokojową, tak to nazwę, czyli obcy nie atakowaliby mnie, dopóki ja ich nie zaatakuję, co uważam też za bardzo jakoś nudne w tej grze i nie byłoby zbyt ciekawe. Ale oprócz tego, że zacząłem od nowa, to dodałem też i trochę modyfikacji dla siebie. Uważam, że one mi troszeczkę tutaj ułatwią tą grę i będzie mi po prostu łatwiej. Łatwiej. To chyba dobrze nawet, że łatwiej mi będzie, co? Tak mi się wydaje. Czy dla mnie będzie lepiej. Dla was może będzie mniej śmiesznie, bo może mniej będzie błędów i mniej wpadek z mojej strony. Ale cóż, dobra, zaczynajmy dzisiaj od tego, co ja tu chciałem zrobić. Znaczy, wystartowałem z czymś takim, że tak moja wygląda, to jest strefa zaopatrzenia mojej, tej całej fabryki, przyszłej fabryki na początku w energię elektryczną. Ale to mi się nie podoba. To mi się nie podoba i już wam tutaj tłumaczę dlaczego. Po prostu pewnych rzeczy tutaj nie rozumiem, może mi wytłumaczycie w komentarzu, dlaczego tak jest. Bo tak, zobaczcie sobie na to jedno. Zobaczcie sobie na ten boiler, który tutaj mam. I w jego tutaj danych technicznych, które mam, po prawej stronie, widzimy co? Widzimy, gdzie to jest? O, maksymalny pobór mocy to jest 3,6 MW. Czyli ja to uważałem, że pobór mocy chodzi o to, ile z niego można wyciągnąć. Czyli 3,6 MW to wychodziłoby na to, że skoro jeden piec ma maksymalną moc, znaczy silnik, przepraszam, parowy, nie piec, ma maksymalną moc 900 kW, to można by było podłączyć 4 takie do takiego boilera jednego. A wychodzi na to, że nie. Wychodzi na to, że już po podłączeniu dwóch takiego boilera otrzymujemy maksymalne, mamy już to maksymalne obciążenie. I więcej się nie da. I dlatego też tutaj postanowiłem to troszeczkę inaczej przebudować i to już będziemy robili sobie w tym momencie. Wykorzystałem również rury tutaj, żeby oddalić trochę i mieć takie tutaj przejście od brzegu, od linii brzegowej, na której coś tu może kiedyś zbuduję. Zresztą mam również modyfikatory podłoża, w związku z tym będę mógł sobie troszeczkę to i tutaj rozbudować dalej w dalszej części gry. A na chwilę obecną bierzemy się ostro i na szybko za demontaż tej całej tutaj linii produkującej mi energię elektryczną. Patrzcie tu. Poznałem również troszeczkę klawiszologię w tej grze, bo powiem szczerze, że również to jest bardzo potrzebne, żeby nie klikać bezsensownie. Także teraz sobie to rozbiorę, moi drodzy, tutaj i za chwileczkę zrobimy tak, jak ja uważam, że powinno być zrobione. Tak przynajmniej mi się wydaje, że będzie to na pewno lepiej niż w tej chwili. Dobra, mamy węgiel, daliśmy właśnie i mając klawiszologię mogę sobie dobrze, bo to i tak nie będzie potrzebne. Rozbieramy na początku to tutaj sześć tych tutaj silników parowych, inaczej to ułożymy. Aha, skończyła mi się, mój toporek mi się skończył i już rozbieranie idzie trochę gorzej. Dobra. I postanowiłem, że to będzie wyglądało inaczej. Zrobimy sobie to na zasadzie takiej. Raz, dwa. Tu sobie oddalę rurą. W to miejsce, nie. Tu miejsce sobie postawimy kolejny. Ten trzeba zniszczyć. I tu postawimy kolejny boilerek. Połączymy to sobie fajnie. To produkuje. Co prawda nie ma na razie odbioru mocy, ale to nic. Bierzemy kolejne silniki i stawiamy sobie je tak. Tak to uważam, że będzie lepiej. Od jednej pompy tutaj, bo ta pompa no jednak zasilać może dużo, dużo więcej. Zresztą zaraz zobaczycie, że nie będzie żadnego wielkiego spadku cieczy, tak mogę powiedzieć. Można powiedzieć, że cieczy. Tu sobie chcę troszeczkę inaczej to zrobić, więc tak to zrobiłem. I teraz jeszcze rozbiorę ostatnią linię,
Aha, no tak. Potrzeba mi przecież zasilania węgiel. Podajniki spalinowe. Bo skoro mam węgiel dostarczany tutaj non-stop, no to bez sensu, żebym jakieś inne podajniki tutaj dawał, prawda? Po co mi tutaj podajniki, które będą obsługiwane prądem? I tak jest węgiel, w związku z tym jest ok. No i dobra, i lećmy. Tak, dobrze. Kolejny bolier. Nie tu, co ja zrobiłem? Właśnie, co ja tu zrobiłem? Co ja tu skaszaniłem? A, no już wiem, co skaszaniłem. Zobaczcie, trzeba go obrócić. O. Teraz to zdjąć. Właśnie. I teraz jest dopiero tak, jak to powinno być. O. I dwa silniczki montujemy od razu tutaj, tu i dołączamy do istniejącej linii. No i dobra. I to mniej więcej mi produkuje tyle prądu. Jest dobrze, nie ma co narzekać. Troszeczkę przestawić chcę również linię tutaj zasilającą. Zasilającą bliżej tego taśmociągu całego. Niech to jakoś tak lepiej moim zdaniem wygląda. Dobrze. Nie rozumiem. Nie, no dobrze, tak, dobra. I teraz rozmontujmy te wyższe słupy. Mam takie modyfikacje, które no, pozwalają mi na przykład w polu mojego widzenia rozmontowywać wszystkie rzeczy. O, jest fajnie, tak? Jest dobra. Kolejne dwa też będą pracować, więc ile my tutaj mamy? Co ja tutaj? Czekajcie, no chciałem. O, dobra. Tak to wygląda. Jest ok. I tu po prostu jest tak. Ta strefa będzie cała na chwilę obecną. Dopóki nie wynajdę innego źródła zasilania, to tą strefę całą będę wykorzystywał w zasilanie po prostu takie z silników parowych, a resztę później. Dobra. Lecimy teraz tam na dół do siebie, bo tam też będzie troszeczkę pracy mnie czekało. Przede wszystkim, że chcę przebudować oczywiście jeszcze raz ten system dostarczania węgla, więc będę potrzebował tutaj elektryczną wiertnicę. Niech się buduje. Mogłem to sobie wcześniej przygotować, ale nie, dobra, niech będzie. Na potrzeby, moi drodzy, grania takiego poza nagrywaniem, to mam zrobione coś tak, że mogę sobie czas przyspieszyć. O, no słuchajcie, będę się kłócił. Nie wiem tylko jeszcze z kim, że mogę sobie ten czas przyspieszyć i szybciej wynajduję, szybciej produkuję takie rzeczy z ręki, że tak powiem. Znaczy nie tylko z ręki, ale szybciej, dobra. To teraz tak, to tutaj słup ten przenieśmy od razu, zasilmy to w ten sposób. Dodajmy, o, jest ok. Teraz tak, to obróćmy już tak jak powinno być, rozmontujmy te niepotrzebne tutaj taśmociągi. Dlaczego tak? Bo chcę, żeby na dwóch torach tego pasu był węgiel dostarczany. Uważam, że będzie to lepsze, bo w razie W i innych niespodziewanych rzeczy mam już dostarczany to inaczej. No i jest ok, nie? Ale w suma summarum to mógłbym również rozmontować tą. Te druty tak są dziwnie puszczane, no ale dobra, jest ok. No i tak wygląda moja tutaj linia ta produkcyjna, produkująca pierwsze rzeczy. I teraz tak, tutaj też się należy wam troszeczkę wytłumaczenia, ja to rozkminiłem, tu nie można w nieskończoność budować niesamowicie czegoś tam. Bo nie dość, że skończy nam się energia elektryczna, nie nadążą nam tutaj produkować prądu po prostu, a z drugiej strony, jeżeli za dużo obciążymy linię produkującą, załóżmy tutaj żelazo, tak? Bo tu jest produkowane sztabki żelaza, płytki żelazne, przepraszam, żelazne płytki, to później z tej linii no, będzie ciężko wyciągnąć na produkcję całej reszty do innych urządzeń. I dlatego jest nieciekawie. Jest nieciekawie. I co my tutaj w takim bądź razie musimy wykombinować? Ja tutaj wykombinowałem to, że będę musiał ostrożnie to wszystko robić. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że wyprodukujemy jako pierwszą linię produkującą te oto czerwone pakiety naukowe. A tam trzeba tylko miedzianą płytkę
i żelazne koło zębate, tak? No, no to bardzo prosto. Do tego wykorzystamy oczywiście automaty montażowe pierwszego poziomu i wymyśliłem sobie tak, że na jeden automat montażowy produkujący koła żelazne dodamy 3 automaty, które będą produkowały później te czerwone pakiety. Więc cóż, zaczynamy produkcję od 4 tych fabryk. 1, 2, 3 i 4. Dobra, ona niech się robi, a my to sobie po prostu dostarczymy to, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. No i tak, jak to ma wyglądać? Przede wszystkim chciałbym, żeby w dalszym ciągu było zachowane pomiędzy torami 2 przerwy. To jest bardzo dobre. To jak gdzieś oglądałem na jakimś filmie i uważam, że takie rozwiązanie jest bardzo, bardzo fajne, bo daje mi możliwość później bezproblemowego przejścia pomiędzy liniami, tymi podziemnymi taśmociągami, prawda? Dobra, czyli co, fabryki mamy wyprodukowane, tak? Ale zanim to wyprodukowane fabryki będą, to ja tu jeszcze muszę pokombinować i policzyć sobie, jak to ma wyglądać. Czyli tak, no wiesz, czyli tak, tutaj będziemy dostarczać, a tu będziemy wydawać, więc tu można gdzieś jedno postawić. To jest tak na chwilę obecną na, wiecie, tak po prostu na chybił trafił. Teraz będziemy je wyprowadzać w górę, nasze koła zębate, czyli gdzieś tak to pójdzie. Tu dostarczymy płytki miedziane. O. I teraz jakby tą fabrykę miałbym postawić, to bym stawiał tak i wyprowadzać będę w górę już gotowe pakiety czerwone. Kurde. Naprawdę. Do góry. O, tak to by wyglądało. Ale, no i teraz mogę dopiero rozkminić, czy dobrze wszystko poustawiałem, stawiając po prostu fabrykę jedną tak i chcę po jednym polu przerwy, czyli tak nie ma pola, jest pole przerwy, czyli widzę już, że jest źle, jedną w dół potrzeba przesunąć, o tak. I teraz to też również poprawimy i mamy jedną w dół. Słuchajcie, od razu mówię, jeżeli coś źle robię, jeżeli według was powinienem to inaczej to zrobić, inaczej to wymyśleć, no to jak najbardziej proszę o to, żebyście mi tutaj powiedzieli, co ja źle robię. Ja się przecież nie obrażę, nie jestem omnibusem, nie znam się na tym tak jak wy, bo ludzie grają tutaj i cuda tworzą. Dla mnie niektóre rzeczy, które tutaj widzę, patrzę, to co wam mogę tu powiedzieć dużo, że no słuchajcie, szok po prostu. Jak widziałem fabrykę, tutaj zresztą jeden z widzów podesłał swoje linki do fabryki, którą on tam sobie zrobił, no to dla mnie to, co zobaczyłem, to przeżyłem szok. I jednym słowem, no ukłon, wielki, wielki, wielki ukłon, bo ja naprawdę uważam, że to jest szok. Szok, że coś takiego można robić. No i dobra, mamy tak, dostarczenie mamy. Dostarczony mamy już jeden tutaj produkt, czyli żelazne płytki. Tutaj sobie zaznaczymy, że ma być produkowane to. I oczywiście potrzebne nam są teraz podajniki. No dobra, elektryczne oczywiście. Czy z dwóch płytek jest robiony? Dobrze mówię? Jedno koło. Tak, pół sekundy, dwie płytki żelazne. Więc tak, z jednej strony dostarczę sobie to już szybkim podajnikiem, a będę wyjmował to wolnym podajnikiem. No, zobaczymy, czy to da radę. Jak nie da rady, to zamienimy po prostu. Dostarczamy szybkim, wyjmujemy wolnym. Dobra, teraz tak, musimy teraz tutaj rozgałęzić tą naszą linię dalej, czyli wypuścić ją od razu dalej troszeczkę. O taką przynajmniej. Dobrze. O tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie się chcemy wbić. A chce się wbić, moi drodzy, tak jak tutaj to leci, czyli jeszcze kawałeczek. O, widzicie? Za blisko jeszcze było. Dobrze. Dobrze. Tu to jeszcze po drodze zobaczcie jedna rzecz, którą sobie tutaj stworzyłem. Są takie, postawiłem sobie takie skrzynie, które tutaj, podanie, które mi zbiera. No, żebym nie zbierał z pasów, mam skrzynię, której mogę sobie wyciągać bezpośrednio. Później spróbuję to jakoś magazynować w jakichś większych magazynach, żeby było dostarczane i żeby tam sobie w tych magazynach te płytki leżały. Dobra, ale zajmijmy się tutaj. Musimy teraz dostarczyć do tego pasa
płytki miedziane, czyli znowu musimy rozdzielać. Tu będziemy musieli przejść przez ile, żeby dostarczyć? Raz, dwa i trzy. I od razu trzy takie podziemne wariaty. Rozdzielacz już jest. Jest rozdzielacz. Rozdzielacz pójdzie tutaj. Proszę. I dostarczymy już od razu w dół, gdzie będą pobierane. O tak. Dlaczego tak? Z prostej przyczyny, że tu z górnej części będę pobierał z tego, a ze środkowej stąd. No i dobra, czyli tak, co nam potrzebna, jakie są zależności? Jedno koło miedziane, żelazne koło zębate, przepraszam, i jedna miedziana płytka. Dobra, jakie tutaj potrzebujemy teraz podajniki? Trzy długie, trzy krótkie i na wyprowadzeniu trzy krótkie, czyli potrzebujemy tak. Już lecimy. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Klikam sobie tak pojedynczo, przepraszam was. Klikam jak klikam, no nie ma wyjścia. No i dobra, czyli tak, zaczniemy tak, że stąd będziemy pobierać koło, koło i koło. I stąd będziemy dobrze, ja to zrobiłem? A, źle zrobiłem, właśnie, zaraz by było. W tą stronę, czyli strzałką w tą stronę. I stąd strzałeczką w tą stronę płyteczkę. Dwa, trzy, wyjście płytek. Raz, dwa i trzy. Znaczy wyjście już pakietów. Dobra, tak to wygląda. Czyli co? Pozostało tylko i wyłącznie dostarczyć jakąś energię elektryczną, żeby to zaczęło funkcjonować. Plus do tego, że zaznaczymy sobie, co tu ma być produkowane i od razu skróty klawiszowe wklej. Altem, żebyśmy widzieli. O, właśnie alt powoduje, że podświetlają nam się te takie rzeczy, które są produkowane w danych miejscach. Dobra, tu mamy dostarczone, tu mamy dostarczone. Aha, tutaj nie będzie potrzeba tak długo, tutaj wystarczy. Tak, bo dotąd dobrze jest. Czyli co? Prądu. Potrzeba nam prądu. Słupków tych takich malutkich mamy troszeczkę, więc jedziemy z prądem. Tu już nie będziemy rozdzielać i tu muszę dostarczyć to w ten sposób, żeby sięgło to wszędzie. Jest. No i widzicie, już się zaczynają koła zębate produkować. Tutaj jest akurat fajnie, elegancko, dobra. Koła zębate są. Teraz trzeba by było jakoś doprowadzić prąd kolejny do tych zestawów. Zróbmy to. Co, nie mogę tu? Mogę tutaj, tutaj już nie mogę. Aha, dobrze, czyli tu. To jest i tu. O. I cóż, mamy pierwszą naszą linię produkującą. Że co, prądu nie ma? Dobra, tak, jasne. Produkującą, moi drodzy. Musimy jednak tak to zrobić. Produkującą czerwone pakiety. Aha, no tak, fajnie. Podajnik jeszcze jeden może. O, właśnie, i teraz. Teraz będzie to dobrze. Produkuję już pakiety. Teraz tak. Wymyśliłem kolejną taką rzecz sobie, grając oczywiście poza tym. No bo tak, jeżeli ta linia będzie produkowała, ona się kiedyś zapcha, prawda? A jednak przydałoby się zapas jakichś pakietów tutaj dla nas tych czerwonych. W związku z tym wymyśliłem sobie coś takiego, że na linii, w ogóle na tej całej linii przebiegającej musimy zrobić co? Musimy wstawić jakąś skrzynkę. Potrzebna mi jest po prostu skrzynka. Skrzynka, która będzie zbierała z tej linii produkującej tutaj, do siebie wrzucała i wypuszczała dalej na kolejny taśmociąg. Tu się to nie zmieści oczywiście, tu się też nie zmieści, bo potrzebujemy. Tu by się zmieściło. O, nie, tu jak wyjdę, to też się nie zmieści. Najpierw postawmy, wiecie co? Zróbmy to. Czy tak, raz, dwa przeskoczone. Trzy przeskoczone. Dobra. Tu będzie wychodziło, czyli tu musimy dać skrzynkę, damy tu. A tu pobudujemy dalej sobie nasz taśmociąg. Dobra. Co ja robię? Taśmociąg do góry.
tak sobie wymyśliłem, że tak to powinno być. I tak to ma być. Nie ma wyjścia. Tu połączyć. Tu połączyć i jeszcze szybkim wyładunkiem. Nie, wystarczy chyba te normalne, najzwyklejsze w świecie wystarczy. Dobra, także proszę bardzo, pierwsza linia produkuje, jest fajnie, czyli podstawowe tutaj te pakiety czerwone są, żebyśmy zaczęli w miarę możliwość już odkrywania kolejnych technologii. Dobra, mamy tu i teraz tak, to będzie sobie leciało tak, wrzucało do skrzynki, wyciągało, puszczało dalej, a my, aha, trzeba prądu jeszcze, prądu, no troszeczkę potrzeba nam jest prądu. Tu pewnie nie będziemy niczego rozgałęzić, więc tu ten prąd będzie. Aha. Myślałem, że będzie tu dobry, ale nie będzie dobry, a bez sensu stawiać jest 20 tysięcy tych tu. Tu będzie dobry. O, dobrze. I teraz to dołączymy tylko tu taśmociąg i to sobie poszło, nie? Zobaczcie. I sobie poszło elegancko, przeleci sobie. O, to ładuje, to wyciąga. I ładuje nam do góry. Jest dobrze. Jest fajnie. Czyli taki magazyn podręczny uważam, że dobry. Znaczy, ja z niego nie będę nic wyciągał z tej skrzynki, ale chodzi mi o ten magazyn, że on sobie będzie magazynował te pakiety. W razie jest zapełnienie całej linii produkcyjnej, prawda? Żeby sobie robił one było. No i dobra. No i patrzcie, jest ok, jest fajnie. Funkcjonuje. Tak wymyśliłem. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem, ale taka zależność uważam, że jest dobra. Bo robiłem to wcześniej inaczej. Dawałem dużo tych produkujących fabryk, tych automatów, tak? Jak to się nazywa? Kurde, muszę to nazewnictwo. Automatów montażowych, dobrze chciałem powiedzieć. Dużo, dużo tego było. I w pewnym momencie linie produkujące żelazne płytki, miedziane płytki stawały się puste. Stawały się puste i to jest ból. To wam powiem, jest ból. Bo bolało, no. Jedne linie, które były bliżej, były zaopatrywane w materiał, te, które były dalej, były pozbawione materiału. Dlatego uważam, że tak to dobrze. Jeżeli później będzie źle, będzie za mało, będę musiał gdzieś doprodukować, dołożyć kolejną linię produkującą, czy też miedziane płytki, czy też żelazne płytki. Na chwilę obecną tutaj na początek jest, uważam, ok. Dobra. Lecimy dalej. Mamy podstawową rzecz, czyli to, co chcieliśmy mieć, czyli mamy tutaj doprowadzone czerwone pakiety. Zajęlibyśmy się teraz zrobieniem naszej bazy laboratoryjnej. To jest jedno takie malutkie laboratorium, w którym sobie coś tam już wynalazłem na początek, ale już go nie ma. I teraz wyprodukowalibyśmy trochę laboratorium. Teraz się zastanawiam, na ilu laboratoriach jechać. Na 10 czy na 12? To mnie, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo też zastanawia. Czy robić to na 10 czy też na 12? Bo nie wiem. Nie wiem, jak szybciej było. Może zróbmy na 10 na początek, to później kolejne bez problemu się doładuje w tą stronę, bo tak chcę, tu się oddalę. I chcę, żeby moje laboratorium było w tym rejonie gdzieś zrobione. Nie wiem, czy dobrze, czy nie. Tu jest lasu trochę, który tak będę musiał wyciąć, wykarczować. Ale na chwilę obecną tak bym zrobił. I teraz tak. Jak ja sobie to wymyśliłem? Też sobie wymyśliłem jakoś tak dziwnie. Przede wszystkim zacznijmy je produkować. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Będzie ich 10, tak? Od razu troszeczkę tych, bo będę musiał przejść pod ziemią, to zróbmy parę przy okazji podziemnych wariatów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tych rozgałęziaczy. Ale zacznijmy od tego. Chcemy je tutaj gdzieś mieć, tak? Tak jak powiedziałem. Trochę odejdę. Bo tu zrobię taką jedną fajną rzecz. Uważam, że to fajnie było, wyglądało i to fajnie troszeczkę zagęści podawanie pakietów. Na razie czerwonych, później jeszcze zielonych i całej reszty. Może tak, zróbmy to na zasadzie takiej, że... Aha, już bym narobił. To już bym sobie narobił. Pobrało mi moje wszystkie... Wszystkie moje te mi pobrało. To niedobrze.
Nie, no tyle to ja nie chcę. Ja chcę tak 5, 10, 15, za 20, ale to zobaczcie, kiedy to będzie, kiedy to się wyprodukuje. No szok, 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 szok. No i tutaj z pomocą przyjdzie, przychodzi mi zawsze ten przycisk. O to mi przychodzi z pomocą. No i poczekajmy chwilę, przynajmniej nie będę musiał tutaj do końca patrzeć już z wami wspólnie, jak się produkują te wszystkie rzeczy. No tylko zobaczcie, to sobie ładnie wyprodukuje. Czas jest przyspieszony, mam nadzieję, że... Jeszcze jedna rzecz, to mnie interesuje, że mam nadzieję, że czas, który tutaj przyspieszyłem, to nie spowoduje mi, że szybciej moje te przyjaciele się tutaj pojawią, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Dobra. I słuchajcie, chcemy zrobić wjazd tutaj w te moje pakiety wszystkie, nie? Robić główną linię produkcyjną. Znaczy produkcyjną, dostarczającą. To zrobimy to tak. Raz, dwa, trzy. A na razie machniemy tak. Czy to nie będzie za blisko? Może trochę oddalne. O, dobra, tak będzie ok. I teraz zobaczcie, co ja tu wykombinowałem. Od razu wam mówię, nie przestraszcie się tego. Daję na początku trzy takie dostarczające. Dlaczego? Żeby zagęścić tutaj te pakiety, żeby też również nie było tak, że jakaś będzie przerwa pomiędzy tym. I teraz tak, tu wykorzystam sobie przy okazji rozdzielacze od razu. Może trochę wyżej. Czyli tutaj tak damy jeden, tu damy drugi i tu damy trzeci. Tak, dobrze? Dobrze mówię. Tu wróćmy, bo tu szykuję sobie od razu na zielone. Tak sobie to wymyśliłem. Teraz i tak pewnie ktoś tu powie, a durny pomysł. Ale to mój. Głupi, ale mój. Doprowadźmy sobie teraz do wszystkiego tutaj te nasze tutaj by były pakiety. I teraz tak. I wjedziemy sobie tym wszystkim tu. O. Tak, dobrze. O. Tak i tak, o, jest doprowadzone, w tym miejscu będzie doprowadzony czerwony, a tu sobie doprowadzimy od razu, żeby nie było, to zrobimy podobną sytuację, aha, nie zrobimy, bo się skończyło, czy ja mogę wyprodukować jeszcze? Mam jeszcze? Mam, dobra, to produkuj. Niech się produkuje. Przyspieszmy czas oczywiście. Teraz sobie klikając na jedynkę włączamy to, co było wcześniej. O, i jest dobrze. I teraz tak, lecimy sobie blublublum. Bum. I do dołu, bum. I doprowadziliśmy teraz dla zielonego. I teraz tak, tu sobie musimy doprowadzić dalej. Przepraszam. O, tak. O, łączy się ładnie. No i wprowadzić podziemnego wariatka. O, pyk, pyk. I idzie, nie? No i idzie, zobaczcie. Dzięki temu, tu trochę to potrwa, zanim to się zostanie wyprodukowane tyle, ile trzeba, ale dzięki temu się rozgałęzia, widzicie, jak ładnie? Rozgałęzia przy okazji zagęszcza tutaj. Zagęszcza się od razu i jest ok. O. Moim zdaniem bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Nie wiem, czy tam się podoba, ale słuchajcie. To mi, dla mnie uważam jest ok. Teraz tak. Dostarczaniem się musimy zająć. Czyli tak, jest 10, czyli na 5, tak? Czyli zrobimy tak. Tu zrobimy jedną przerwę, żeby było dostarczane. Tu możemy stawiać jeden przy drugim, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest dobrze. Przedłużmy. Potrzebujemy jeszcze podajników. Podajników. 10 podajników nie mamy. O, i w tym momencie przychodzi nam z pomocą ta oto skrzyneczka. Bierzemy sobie, on sobie 200 doładuje. I potrzebujemy podajników 10. 5, 10. Na dwie strony. No i tak to by wyglądało. Zaraz tu światło jakieś porobię, inne rzeczy. Chociaż i tak mam troszeczkę jaśniejszą noc, bo wcześniej było w ogóle nic nie było widać. I katorga. Drugą stronę. 2, 3, 4, 5. I jeszcze się 5 postawi. Zaraz prąd tylko dostarczymy.
i będzie mi się tutaj produkowało coś. Jest automatyczna, również automatyczne laboratoria, czy automatyczny proces wynalazczy. Dobra, wiadomo. Automatycznie to się robi. Bo nie chciało mi się za każdym razem włączać. O, i jest dobra. Jest ok, prawda? Teraz tylko i wyłącznie tu zaznaczone jest, co ma będzie produkowane, a my musimy jeszcze tylko i wyłącznie dostarczyć trochę odrobiny prądu. To takie tak dziwnie. Dobra, nieważne. My sobie tutaj zróbmy to inaczej, żebyśmy mieli tak, bo przede wszystkim muszą być zasilone i no nie mamy innego wyjścia, tylko musimy tak to zrobić. Trochę zagęszczę tych tutaj wykałaczek. Zapałek, wykałaczek, jak zwał, tak zwał. Czekajcie, dlaczego to tak się dziwnie zrobiło? Nie rozumiem. Trzy. Przecież jest tutaj. Tu. Nie powiedzcie mi, w którym miejscu ma stać. No dobrze, no. O. O. No i dobra, to jest okej. Mógłbym też również w sumie rozgałęzić, robić tam dalej wyżej kolejno, ale żebym tu plątaninę machnął, ale to nic, nieważne. W nosie to mieć, trzeba tu plątaninę. Gdzie to idzie aż? W trzy druty, no bez przesady. Dobra, nieważne. Tu sobie prądem wyjdziemy. A, czekajcie, ważne, bo właśnie nie tak chciałem. Chciałem tu prądem wyjść. O. O. O, o. I patrzcie, pyk. I proces się zaczął. No i zobaczcie, mamy teraz automatycznie będzie nam tutaj automatycznie wynajdywało, chyba że chcę sobie przerwać, to wybieram sobie wtedy byle jaki proces, który ma oprócz czerwonych inne, czyli załóżmy sobie, wezmę to gdzieś na dwójkę, które mogę rozpocząć badania i teraz mi już nie produkuje, stoi to w miejscu, jest ok, nie? Tak to wygląda. Czyli uruchomiliśmy dzisiaj tak linię produkującą czerwone pakiety naukowe, plus zrobiliśmy strefę z naszymi laboratoriami. To jakieś nawet ma nazwę. Zobaczcie, Laboratorium William Winston, Kiewo jakieś, Zachnoa, Makowicz, Devin de Frisco. Nazwę laboratoria mają swoją. No to bardzo fajnie. Dobra, i to by było to. To byśmy zrobili. W kolejnym odcinku zajmiemy się oczywiście produkcją tutaj zielonych, tych naszych tutaj najbardziej potrzebnych wariatów i wynajdowaniem nowych technologii, bo musimy jak najszybciej zacząć się zabezpieczać tutaj, chociaż jeszcze na mapie nie widać... Czekajcie. O, jakiś kolor mi się zaraz... Zamiast mapy to jakiś nie wiadomo, co mi się tu włączyło. Dlaczego mi mapy nie chcę pokazać? Ale jaja. Nie wiem, pod jakim przyciskiem jest teraz mapa. Ej, no. O, jest. To czekajcie, bo jak ja... A, czekajcie, to nie rozumiem tego za bardzo. Teraz jest mapa, a wcześniej było co? Tu się to jakoś przeniosło. No dobra, no mamy mapę, niech będzie. Nie wiem, dlaczego tu mi się pokazywał jakiś kolor. Chyba coś miałem zaznaczone innego. Załóżmy ta... Nie, też nie to. To nie mam pojęcia, co się porobiło. No ale coś się porobiło, no. Pochrzaniło się. Ale teraz mam mapę i w tej chwili nie mamy tutaj jakieś systemy logiczne. Boże, nie wiem, co to będzie. Nie mamy tutaj żadnych jeszcze widocznych naszych kolegów. Natomiast mamy już tutaj i uranu trochę, i mamy trochę ropy, kamień. Kamień też jest produkowany właśnie. Chciałem wam pokazać ten system jeszcze na koniec produkcji kamienia. I w jednej stronie jest kamień, a z drugiej strony jest przerabiany na cegły od razu. Później, żeby się przydały. Tutaj jest taka... Malutkie to jest, no zobaczcie, to takie wiecie, no. Jakiś tam piecyk zwyczajny, elektryczny, który produkuje nam tutaj cegiełki. I cegiełki się zbierają tutaj. A tu się nam zbiera kamień zwykły i w tej chwili się nie zbiera, bo już jest pełno. No i dobra, i tak to wygląda. A mówię, w następnym odcinku szybciutko zrobimy sobie taśmę produkującą
Będziemy się starali zrobić taśmę produkującą zielone, już te nasze zielone pakiety naukowe i zajmiemy się wynalezieniem jakichś podstawowych technologii obronnych, żebyśmy się tutaj dobrze czuli i bezpiecznie. A tymczasem cóż, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomniałem o Faktordzie, żebyście tam nie myśleli. Gram sobie dalej. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I do kolejnych spotkań. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Yo. Pa, pa.